Najbardziej zagrożone są osoby po 45 roku życia, zwłaszcza te z nadwagą, chorobami układu krążenia. W Polsce na cukrzycę chorują ponad 3 miliony osób i chorych ciągle przybywa. Cukrzyca, znaj ryzyko, bądź odpowiedzialny. Pod takim hasłem obchodzimy dziś Światowy Dzień Cukrzycy. Zwłaszcza w tym dniu lekarze apelują o regularne badanie się i zachęcają do sprawdzania poziomu cukru we krwi. Nieleczona cukrzyca może prowadzić do groźnych powikłań. Karolina Komada. Może nie wywraca życia do góry nogami, ale zmienia bardzo dużo. Dużo o tym opowiedzieć może pan Jacek, u którego cukrzycę typu drugiego zdiagnozowano przez przypadek przy badaniach okresowych. I od 5 lat tak wygląda jego rzeczywistość. Samo badanie wykonuję codziennie za pomocą takiego właśnie aparatu. I tak 4 razy dziennie, by wiedzieć, czy poziom cukru nie jest za wysoki. Na początku wystraszyłem się, bo różne plotki chodziły na temat tej choroby. No, ale potem z czasem po wizycie u lekarza otrzymałem leki, jak je zażywać. No oczywiście dużo wyrzeczeń przy tym, dużo ruchu, sportu. Najtrudniejsze było właśnie ta dieta taka, że no niestety mięsko smażone na bok, trzeba gotowane. Ale z czasem wszystko przychodzi już potem lekko. Przypadek pana Jacka jest typowy, bo cukrzyca przez wiele lat może pozostawać nierozpoznana. Wielu pacjentów bagatelizuje jej objawy, a w tym czasie zachodzą zmiany w organizmie prowadzące do powikłań. Warto zwrócić uwagę na te pierwsze objawy sygnalizujące, że coś jest nie tak. Gdy już mamy do czynienia ze znaczną hiperglikemią, czyli znacznym podwyższeniem poziomu cukru w naszym organizmie, i wtedy mogą się pojawiać różne objawy, takie jak osłabienie, częstomocz, senność, wzmożone pragnienie. I w takich sytuacjach faktycznie trzeba myśleć o tej chorobie. Sytuacja różni się nieco w przypadku cukrzycy typu pierwszego. Charakteryzuje się ona niewystarczającą produkcją insuliny przez organizm. Wtedy, tak jak u pana Macieja, przydaje się ciągły monitoring poziomu cukru. Metalowa szpileczka, która odbiera takie impulsy z krwi. Cukrzyca to złośliwa choroba, która upośledza prawidłowe funkcjonowanie. Na szczęście jej rozwój można kontrolować, a odpowiednie leczenie pozwala na normalne życie. U mnie piętno jest cały czas w głowie, siedzi, że jednak mimo upływu lat, no troszkę takie jest wewnętrzne, no jest ten wewnętrzny ból, że jednak mnie to spotkało, gdzie miałem zupełnie inne plany jako młody człowiek, sportowiec. I nagle, tak można powiedzieć, że w momencie z miesiąca na miesiąc, no tak się przytrafiło. Objawy tego typu cukrzycy mogą być nagłe i niebezpieczne. Sama cukrzyca może doprowadzić do ślepoty, amputacji kończyn, zawałów mięśnia sercowego czy udarów mózgowych. Tutaj ważną rolę spełniają Stowarzyszenia Diabetyków. Każda osoba, która do nas przyjdzie czy zadzwoni, uzyska pomoc, niezależnie czy jest to na przykład mama dziecka chorego na cukrzycę typu pierwszego, czy jest to osoba, która ma powyżej 40, powyżej 60, powyżej 80 lat i która chciałaby sobie po prostu zbadać poziom cukru, poradzić się w zakresie odżywiania, ponieważ oczywiście bardzo duży wpływ na nasz poziom cukru ma jedzenie, stąd wszelkiego rodzaju porady na ten temat zapraszamy serdecznie do naszego punktu. Najlepszym sposobem na zmniejszenie ryzyka zachorowania na cukrzycę jest utrzymywanie odpowiedniej masy ciała. Do tego dochodzi zdrowa dieta i codzienna dawka aktywności fizycznej.